7 kwietnia roku 1888 w Berlinie zmarł Antoni Henryk Radziwiłł, polski kompozytor, wiolonczelista, mecenas sztuki i polityk. Był wszechstronnie uzdolniony artystycznie. Biegle grał na wiolonczeli, harfie i gitarze. Śpiewał tenorem. Lata młodzieńcze spędził w Polsce i Niemczech. W Berlinie, później również w Poznaniu, prowadził otwarty salon, w którym obok arystokracji spotykali się muzycy, poeci, malarze i myśliciele. Stałym elementem tych cotygodniowych spotkań były koncerty kameralne, często z udziałem księcia i innych członków jego rodziny. Podziw D.L.A. Radziwiłła, wiolonczelisty wyrażali najwybitniejsi kompozytorzy – Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn Bartholdy, Maria Szymanowska czy Fryderyk Chopin. Pisał pieśni, utwory na chór czy fortepian.